Jesteśmy na stacji benzynowej Lotos. Przy zjeździe na Krapkowice, Krasigórz z autostrady A4, którą widać. I również z daleka widać cementowni Góraźdę. Jedna z największych cementowni, być może największa w Polsce, którą, proszę Państwa, sprzedano za, uwaga, za cenę worków cementu, które leżały na placu. A więc rodzi się pytanie, czy taka transakcja jest w ogóle ważna, oparta na podstępie jakimś lub korupcji, można domniemywać. Obcym Niemcom. I takich transakcji zwanych prywatyzacją majątku Skarbu Państwa, majątku narodu polskiego, na który pracowały całe pokolenia Polaków w PRL-u, jest więcej. Naprawdę wszystkie te prywatyzacje były wyprzedażami obcym spółkom kapitałowym czy obcym osobom zagranicznym, bez sensu, bez korzyści dla Polaków. I niepokoi fakt, że z ośrodka toruńskiego to wiemy, PiS, rząd PiS zamierza połączyć właśnie trzy spółki Skarbu Państwa, także sprywatyzowane w jakiś taki sposób giełdowy, Lotos, Orlen i PGNiG, w celu przeprowadzania inwestycji zagranicznych. A wiemy, po KGHM z Dolnego Śląska, największej spółce miedziowej, jednej z największych na świecie, że inwestycje zagraniczne na obcych kontynentach doprowadziły do ogromnego zadłużenia, gigantycznego zadłużenia spółki, która tak naprawdę do tej pory przynosiła dochody. I nie mówi się w ośrodku toruńskim, ani tym bardziej w TVP nadal, gdzie Żyd Kurski jest prezesem od kilku dni. Zamiast wydobywać surowce polskie, ropę naftową, której mamy bardzo dużo, i gaz ziemny, co zamierza Lotos, Orlen, PGNiG gdzieś wydobywać? I po co drugi gazoport, który ma sprowadzać gaz ziemny z innych krajów niż Rosja, skoro w Polsce jest gaz ziemny? Królewska TV na Opolszczyźnie 14 stycznia 2016 roku. Mówiła Beata Andrejewska.